100 kilometrów dojeżdżałem do Obory. Rozgrzewką było zamiatanie korytarza. Tam robiliśmy trening i jechaliśmy do zawody do Ameryki, na które trzeba było jeszcze zarobić. Martwy ciąg 360, wyciskanie leżąc 220, przysiad 350, wyciskanie belki nad głowę 160, 190 kg. W tym roku zdobyłem tytuł mistrza Polski Open. Zawsze byłem takim aktywnym dzieckiem, nawet w szkole podstawowej i w gimnazjum, ponieważ jeżeli była reprezentacja szkoły w siatkówkę, to uczestniczyłem w kosza też, piłka nożna też, lekkoatletyka też. Także ta aktywność fizyczna zawsze była ze mną blisko. Ale gdy przybyłem do Białegostoku, bo ponieważ pochodzę z małej miejscowości Kapice Stare, to jest 30 km od Białegostoku, to zaczęliśmy z chłopakami w liceum chodzić na siłownię. No i tam jeden, drugi, trzeci trening, reszta się wykruszyła, ja zostałem aż do tej pory. Zacząłem studiować na Politechnice Białostockiej, tam była sekcja trójboju siłowego. I wypatrzył mnie trener na zajęciach właśnie w WF-u, że dobrze mi idzie, że podnoszę jakieś tam ciężary. Zacząłem startować z sukcesami, po 5 latach zdobyłem tytuł akademickiego mistrza Polski. I w międzyczasie dostałem zaproszenie na zawody Strongman. Strongman wiadomo, kiedyś zawsze się interesowałem, bo to Mariusz Pudzianowski, w telewizji było tego pełno. Myślę sobie, kurde, gdzie ja, chłopak? No ale spróbujemy. Jeden, drugi, trzeci start, zaczęło to iść coraz lepiej, skompletowaliśmy sprzęt. No i poszło, no i udało się zdobyć 2 razy tytuł mistrza Europy w kategorii 105 kg i ostatnio w tym roku tytuł mistrza Polski Open bez podziału na kategorie wagowe. No problem tutaj w naszej okolicy był, że nie było sprzętu. No, siłownie były, ale siłownie to nie jest dźwiganie kul po 200 kg. Także ten sprzęt musieliśmy sobie ze znajomymi zrobić sami, zapłacić za niego sami. Zarobić na niego sami, a wiadomo, jak jest się studentem, to nie jest to łatwo. Nie? Teraz jest ten plus, że u nas na siłowni jest tych zabawek strongmana troszkę i pod moim okiem też nie ukrywam, że jak jest trener, ktoś kto pokaże, to jest łatwiej, aniżeli jak zaczyna się samemu i ogląda się filmiki na YouTubie, jak to robił Mariusz Pudzianowski i z tego się edukuje. Tak? Z Mariuszem się znamy, ostatnio na zawodach właśnie też bardzo fajnie, bo udzielał mi kilku rad. No wiadomo, to ikona tego sportu. Człowiek od takiego dziecka oglądał, bo to było wtedy naprawdę na topie. Przychodziło po 30 tysięcy ludzi na zawodach, bilety były płatne. No i 5-krotny mistrz świata, nikt nie dokonał tego tak jak on, ponieważ Zydrona Stawicka ma 4 tytuły mistrza świata, Mariusz ma 5, także niekwestionowany lider w tej dziedzinie póki co. Podoba mi się to, że jak jedziemy na zawody, ktoś zapomni pasa, czy opasek, czy jakiś nakoleników, to jeden drugiemu pożycza. Także jest rywalizacja, ale taka czysto sportowa. Wiadomo, że nie wszyscy się lubią, to tak jak w każdej dziedzinie sportu, ale jak startuje 8 zawodników, no to mówię, jest ta życzliwość, jeden drugiemu pomoże, coś sobie podpowiadamy, wymieniamy się spostrzeżeniami, też jakieś tam między sobą treningi ustalamy, co zmienić, co poprawić technicznie. Także to jest fajne, że ta atmosfera wśród strongmanów jest fajna. Tu mamy trochę atrakcji, uchwyt Herkulesa. Na czym polega ta konkurencja? Mamy dwie rączki, stajemy sobie w środku. Te dwa słupy trzymamy. Na zawodach mamy taką konkurencję. Kto najdłużej utrzyma je, żeby nas nie rozerwały, tak? Fajna konkurencja, no i taka dość widowiskowa. Tu przed siłownią używam tego głównie ja, także też to jest jakaś tam latem atrakcja. Zimą teraz są lżejsze treningi, bo zimą zawodów nie ma. Zawody są głównie w sezonie letnim, także na wiosnę to jest jedna z atrakcji przed siłownią. Druga to jest oponka do przerzucania. Tak zwany gumowy koszmar, śmiejemy się zawsze z zawodnikami, 400 kg, no i załadunek kul. Od 100 do 200 kg, im cięższa, tym niżej, to też robimy na czas, także na tym sobie trenuję. Mamy jeszcze takiego hantla, którego zarzuca się dwoma rękoma. Zarzuca go się dwoma rękoma i jedną ręką trzeba go wycisnąć. Ciekawostką jest to, że rekord świata to jest 150 kg. A mój rekord to 130, nie? Także jeszcze 20 kg brakuje do tego rekordu. 3-4 treningi w tygodniu to minimum w tym okresie, a przed zawodami to już 5 razy w tygodniu robię trening swój. Nie? Plus suplementy, wiadomo, dieta w strongmanie to nie jest aż tak istotny, ponieważ my musimy się najeść, by mieć dużo energii do dźwigania. U nas nie liczy się wygląd, a to ile podnosimy. To nie jest kulturystyka, aczkolwiek no, trzeba starać się jeść zdrowo. Tym bardziej ja jestem takim strongmanem dość lekkim, bo ważę 120 kg. A są zawodnicy, którzy ważą 160-170. No i ja taki, że tak powiem, mikro strongman przy nich, rywalizuję z nimi i nieraz wygrywam. No, nie liczę ile kalorii, nie liczę ile jem, po prostu muszę być najedzony do syta.
No, żeby mieć energię i siłę do dźwigania, tak? Mamy konkurencję i biegane, w której trzeba mieć wydolność, i sprawnościowe, i szybkościowe, i stricte siłowe. Także jeżeli chcesz być dobry w strongmanie, to musisz być dobry w każdej dziedzinie. Czyli musisz być w miarę wybiegany, silny, szybki i zwinny. Tym się charakteryzuje dobry strongman, ponieważ na zawodach mamy 6 konkurencji. No i każda jest punktowana od 0, jeżeli startuje 10 zawodników, to od 0 do 10. Czyli możesz wygrać powiedzmy 5 konkurencji, a w jednej być ostatni, masz 51 punktów. Ktoś będzie cały czas drugi, ma 54 i będzie nad tobą. Także możesz wygrać 5 z 6 konkurencji, a niekoniecznie musisz wygrać zawody. Także trzeba być równym cały czas. Drugie, trzecie miejsce, kilka konkurencji mieć wybitnych, które się wygrywa. To charakteryzuje dobrego zawodnika. Mam kilku sponsorów. Miasto delikatnie mnie wspiera, również stypendium. No i tutaj jak już się startuje troszkę na tym poziomie wyżej, to są wiadomo wypłaty finansowe, ale na poziomie amatorskim to nie ukrywam, że jak w 2017 roku jechałem na zawody do Ameryki, no to stałem 4-5 razy w tygodniu na bramce, żeby zarobić sobie na wyjazd. Nie? Także to nie było zawsze tak kolorowo, trzeba było sobie radzić jakoś tak. Ja jestem taką osobą, że nawet jak te zawody w Ameryce były w grudniu, nie było gdzie ćwiczyć, bo nikt na siłowni nie pozwoli ci rzucać kulą 200-kilogramową. Więc z chłopakami wpadliśmy na pomysł, że przeniesiemy nasz sprzęt do kolegi, do Obory, która jest oddalona 100 km i tam 100 km dojeżdżałem do Obory. Rozgrzewką było zamiatanie korytarza, tam robiliśmy trening i jechaliśmy do zawody do Ameryki, na które trzeba było jeszcze zarobić. Nie? Także jak ktoś mi powie, że się nie da, to ja mówię, że nie, bo się da. Dlatego strongman zawsze odbywa się przeważnie jakiś na rynkach i tak dalej, no bo mówię, dźwiganie kuli, rzucanie nimi 200-kilogramowymi, no to żaden budynek tego nie zniesie. Duża ilość młodych chłopaków przychodzi, aczkolwiek no wiadomo, że tu jest wytrwałość. Nie można sobie pozwalać na imprezy i tak dalej. Cały czas trzeba trenować, tak? A nie ukrywajmy, że jest styczeń, postanowienia noworoczne, wszyscy przychodzą na siłownię, a w lutym już siłownie są puste, tak? Także tu wytrwałość i małymi krokami, powoli, powoli. Zaczynasz od 50 kg, później ponosisz 55, 60, 70, aż dochodzisz do 300, 400. Ale to lata, lata pracy. Można zrobić z ciebie rzemieślnika, dojdziesz do jakiegoś poziomu, ale jak nie masz tej genetyki, wytrzymałości mięśni, stawów, no to nie wskoczysz na pewien poziom, ponieważ, no nie ukrywajmy, dźwiganie 400 kg, bieganie z tym na plecach, no nie jest dla każdego, tak? To jest zdrowe. Ten sport to zdrowe. Żaden sport zawodowy nie jest zdrowy. Zdrowe jest dźwiganie 100 kg, 150, a nie 400, nie ukrywajmy się. Nawet czy pływanie, czy kolarstwo. Na sport zawodowy nie jest do końca zdrowy, nie ukrywajmy. Żaden sport zawodowy nie jest zdrowy, ponieważ tu już chodzimy po takiej cienkiej granicy swojej wytrzymałości, tak? Także mówię, dźwiganie sobie 20, 50, 100 kg jest zdrowe, ale jak już wchodzimy na obciążenia 300, 400, to jest sport ekstremalny, zawodowy. Także myślę, że zdrowie tutaj, wyniki się liczą bardziej niż zdrowie. Nie? Po prostu nie wytrwale i do celu, nie podawać się przede wszystkim, bo zawsze są te momenty zawahania, czy tam gorszych dni, ale wstajesz następnego dnia, rób swoje powoli i mówię, zaczynasz od 50 kg, za tydzień podniesiesz 55, za miesiąc 60 i powoli, powoli jesteś coraz lepszy. Tak? No nikt nie, od razu nie został Mariuszem Pudzianowskim, no, nie ukrywajmy tego. Trzeba lata pracy. Nie? Ale Białystok ma godnego następcę. Och, nie, miejmy nadzieję, że tak zostanie. No mówię, w tym roku udało się wygrać tytuł mistrza Polski, a w przyszłym roku naprawdę planuję za granicą coś tam z tym orłem na piersi, bo w kategorii 105 kg, czyli ta waga do 105, to zdobywałem, no mówię, mistrza Europy, drużynowego mistrza świata, ale chciałbym w tej kategorii ciężkiej. To tak jak w boksie, wiadomo, ta kategoria ciężka zawsze jest królewska i ma największą renomę. No i też nagrody są największe, no i więcej fanów. Tak jest w każdej dyscyplinie sportu, że jednak ci najwięksi faceci, najsilniejsi przyciągają największą uwagę. Ja jestem chłopakiem, który pochodzi z miejscowości, która ma 150 mieszkańców. Także naprawdę da się jakoś tam w jakimś stopniu wybić. Kwestia ciężkiej pracy, trochę szczęścia na pewno też trzeba. No i robić swoje, no i nie zwracać uwagi na to, co mówią inni, po prostu mieć swój plan w głowie i do niego dążyć, bo tak na początku jest takie powiedzenie, na początku się z ciebie śmieją, później bodajże pytają, jak to zrobiłeś, a na końcu cię podziwiają. Także trochę jest tu prawdy. Nie? Zawsze, zawsze nie da się dogodzić wszystkim. Także to bądźmy tego świadomi, że wszystkim się nie da dogodzić. Róbmy tak, żeby dla nas było dobrze, żebyśmy nie byli zadowoleni z siebie i żebyśmy z każdym dniem byli lepszą wersją siebie. Najłatwiej usiąść w niedzielę, czy tam w sobotę, czy codziennie wieczorem przed telewizorem, odpalić piwo,
oglądać coś w telewizji i komentować, że ktoś coś podnosi, to jest niezdrowe, a siedzenie z piwem przed telewizorem i palenie papierosa to jest zdrowe, tak? Zawsze moja mama, jak już zaczynałem trenować, no to mówię, to fajnie, te efekty były szybko. Mówię, o Boże, dziecko, jak ty wyglądasz, co powiedzą, co powiedzą? Ja mówię, mamo, bez przesady, to jest moje życie i to ja mam je przeżyć, nikt za nas życia nie przeżyje, no nie ukrywajmy. Mamy swoje marzenia, a inni mówię, zawsze będą mówić, wszystkim nie da się dogodzić, a czasem mówią o nas źle, a tak naprawdę nam zazdroszczą.